Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów po latach. Dzisiaj moim gościem jest zawodnik, który w seniorskich rozgrywkach w barwach ŁKS-u gola w meczu ligowym nie zdobył, ale ma na swoim koncie tytuł Mistrza Polski wywalczony z przeplatanką na piersi. Janusz Dziedzic, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Janusz, zanim powspominamy te stare, piękne czasy, to zaczniemy może od tych wydarzeń bieżących. Niedawno przypomniałeś się Ciebicom jako komentator meczu na szczycie czwartej ligi rezerwy ŁKS-u kontra Warta Sieradz. Jakie to doświadczenie móc skomentować takie spotkanie? No na pewno dla mnie coś nowego, tak? Do tej pory nie miałem takiej możliwości, żeby w czymś takim uczestniczyć, natomiast no, zawsze ciągnie mnie do boiska, więc siłą rzeczy to coś naturalnego, na pewno jakieś nowe doświadczenie. Warto czasem spróbować nowych rzeczy, ja się nie boję takich rzeczy i coś ciekawego. Zostałem zapytany tutaj przez prezesa, czy po prostu pojawiłbym się i wziął w tym udział. Powiedziałem, czemu nie. Myślę, że nie wyszło najgorzej. Dużo czasu zajęło ci przygotowanie się do roli komentatora i czy była trema przed tym odliczaniem, przed wejściem na emisję? Nie, no myślę, że nie. No siłą rzeczy gdzieś tam, kiedy człowiek przez praktycznie większość część życia w tym sporcie jest, to wiadomo, że z niektórymi rzeczami czuję się już dosyć swobodnie, więc większość było tutaj improwizacji i mówiąc kolokwialnie, spontana w tych naszych poczynaniach. Na pewno z Łukaszem fajnie to wyszło i no, cieszę się, że miałem możliwość po prostu skorzystania z takiej możliwości. Myślisz, że łatwiej komentuje się mecze właśnie w niższych ligach, gdzie tych informacji mimo wszystko o bohaterach wydarzeń jest mniej, czy tych meczów na szczeblu centralnym, gdzie ciekawostek o piłkarzach, o trenerach, o drużynach jest dużo, dużo więcej? No na pewno, jeśli chodzi tutaj o same źródła, to zdecydowanie myślę, że trudniej jest robić to, kiedy mówimy o tej klasie rozgrywkowej niższej, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, ja praktycznie tylko jakieś tam szczątkowe informacje i tych ludzi, których ewentualnie znam, mogłem tutaj użyć w tej transmisji. Natomiast no, piłka na większym poziomie myślę, że przede wszystkim wzbudza większe emocje, łatwiejszy dostęp do informacji, do danych, do ciekawostek, które można ewentualnie wpleść tutaj w taką relację. Także wydaje mi się, że komentowanie czegoś na wyższym poziomie jest na pewno łatwiejsze. Jak to się stało, że chłopak z Podkarpacia, który w ŁKS-ie w seniorach raptem rok występował, tak mocno wrósł w tą ŁKS-iacką społeczność? Nie wiem, czy życie napisało taki scenariusz, coś w tym na pewno jest. Nie do końca, myślę, potoczyło to się tak, jakbym sobie wyobrażał, jak tutaj przewidywałem, bo do pewnego momentu to wszystko bardzo harmonijnie, że tak powiem, się rozgrywało. Pokonywałem kolejne szczeble juniorskie z dobrym rezultatem. Trafiłem tutaj do Łodzi, do zespołu, który de facto co dopiero zdobył Mistrzostwo Polski i po debiucie tutaj w Ekstraklasie, będąc też młodzieżowym reprezentantem Polski, byłem przekonany, że no, świat stoi przede mną otworem. Niestety też szybko zapłaciłem niestety cenę za troszeczkę większy wysiłek i ta eksploatacja organizmu poprzez rozgrywki juniorskie, reprezentacyjne i tutaj seniorskie odcisnęło jakieś piętno niestety na moim organizmie. Przyszedłem pierwszą operację kolana. Potem niestety zerwałem wiązadła krzyżowe i z momentu, gdzie wydawało mi się, że już lewituję wręcz i jeszcze do euforii, trzeba było się mocno zastanowić nad przyszłością i wziąć na klatę, no myślę, jedną z takich cięższych kontuzji, jeśli chodzi o zawodników, nie tylko piłkarzy, bo przecież i koszykarze, siatkarze, i piłkarze ręczni też niestety takich kontuzji doznają. No nie ukrywam, że to był chyba jeden z takich kluczowych momentów w życiu, gdzie no, trzeba pokazać charakter. Tak? O tych kolejnych etapach twojej kariery jeszcze porozmawiamy. Zacznijmy od samego początku. Jak to się stało, że wylądowałeś na treningu MKS-u Dębica? Kto cię zaprowadził, kto cię zachęcił? Jak sobie przypomnę, to chyba od samego początku byłem mocno zdeterminowany, że tak powiem, ja miałem jakąś misję do spełnienia, bo odkąd pamiętam, na każdym apelu, nawet szkolnym, często ludzie się ze mnie śmiali, bo jak pytali dzieciaki, kim chcą zostać w przyszłości, to jeden chciał być lekarzem, drugi pilotem. Ja zawsze chciałem być piłkarzem, odkąd pamiętam, więc
jakoś chyba śmieję się, że wyssałem to chyba z mlekiem matki, bo urodziłem się w piłkarską środę. U mnie co prawda jakiejś wielkiej tradycji piłkarskiej w rodzinie nie było, natomiast od samego początku wiedziałem, co chcę zrobić. Byłem mocno gdzieś tam zarażony tą pasją i miłością do futbolu i jakoś nie rozpatrywałem nawet jakichś innych scenariuszy, tak? Przez całe życie gdzieś tam dążyłem do tego, co sobie zaplanowałem, czyli aby zagrać w ekstraklasie, żeby zostać profesjonalnym piłkarzem i cieszę się, że chociaż to udało się spełnić, zrealizować. Twoimi idolami podobno byli panowie z Brazylii, których imiona zaczynają się na literę R. No zdecydowanie. Myślę, że to też chyba nie ma co tutaj szukać jakichś dalekich inspiracji. Na mnie największe wrażenie zrobił na pewno Ronaldo, Nazario de Lima i Romario, później Ronaldinho. Akurat ta trójka tych panów, myślę, że inspirowała zawodników, dzieciaki na całym świecie, tak? I każdy starał się naśladować ich na podwórku i gdzieś tam marzył o tym, żeby coś w futbolu fajnego zrobić. Dla mnie to też motywacja do tego, żeby trenować swoje indywidualne umiejętności, bo nie ukrywam, że bardzo mocno śledziłem, podpatrywałem akurat tych zawodników, co można z ich repertuaru tutaj wyciągnąć dla siebie, co może pomóc później w grze i ja osobiście mocno cenię umiejętności piłkarskie. Nie ukrywam, że akurat piłkarze z Brazylii, no to są zawodnicy, którzy myślę zdecydowanie z racji na swoje umiejętności przykuwają uwagę wielu kibiców, bo uważam, że też przede wszystkim piłka jest dla ludzi, po to, żeby cieszyć, po to, żeby dawać fajne emocje, po to, żeby te chwile przeżywać, czy z rodziną, czy wspólnie. Piłka, myślę, powinna, nawiązując nawet do aktualnego tematu, powinna być dla wszystkich ogólnodostępna i myślę, że te inspiracje z lat młodzieńczych na pewno wywarły na mnie wpływ później na całe praktycznie moje życie. Przełom lat 80., 90. to jest złoty okres dla futbolu w Dębicy. Dla ciebie to był też taki dodatkowy marnes, kiedy gdzieś miałeś w swoim sąsiedztwie topowych piłkarzy, jeżeli chodzi o szczebel ogólnopolski, kiedy przyjeżdżały zespoły z tego topu krajowego? Bez dwóch zdań możliwość podglądania rywalizacji zawodników na tamten moment pierwszoligowych też był dla mnie tutaj nieoceniony. Ja mimo tego, że nie wywodzę się akurat z największego klubu, bo w moim klubie akurat sekcji seniorskiej nie było, praktycznie tylko junior starszy i później trzeba było szukać rozwiązań i możliwości gry w innych klubach. Sam jako dziecko kilka razy w nagrodę za jakieś tam dobre wyniki miałem okazję podawać piłki na meczach Iglopolu w Ekstraklasie, więc w tamtejszej pierwszej lidze, więc no miałem okazję z bliska podglądać najlepszych zawodników wtedy w kraju i to było coś na pewno niesamowitego i ogromne przeżycie dla małego chłopca móc wziąć udział w czymś takim. A jak to się stało, że jako nastolatek trafiłeś z Dębicy właśnie do Łodzi, a nie na przykład do znacznie bliżej położonego Krakowa, bo wiem, że też wtedy Wisła o ciebie dosyć mocno zabiegała. Zgadza się. Już wcześniej jako junior praktycznie miałem tutaj propozycję przejścia i do Krakowi, i do Hutnika, i do Wisły. Był nawet taki epizod, że wylądowałem w Amice Wronki. Niestety przez to, że kluby tutaj się nie dogadały, to praktycznie tylko kilkumiesięczna jakaś taka przygoda we Wronkach. Szkoda, bo wtedy naprawdę bardzo fajnie zorganizowany, profesjonalny klub, dobry zespół, natomiast no, z racji jakichś tam nieporozumień między klubami nie udało się finalnie profesjonalnego kontraktu wtedy we Wronkach podpisać. Później chyba najbardziej zdeterminowana była Wisła, natomiast Wisła w momencie praktycznie chyba swojego najlepszego momentu
początków tej ery telefoniki i zespołu prezesa Cupiała, a na tamten moment trenerem był Franciszek Smuda, natomiast no, w Wiśle wtedy była pełna plejada gwiazd tutaj z Ryszardem Czerwcem, Grześkiem Kaliciakiem, Grzegorzem Licińskim, naprawdę na tamte czasy praktycznie topowi polscy piłkarze. Ciężko z mojej perspektywy byłoby mi się tam przebić, mimo tego, że zagrałem bodajże jeden sparring nawet w zespole Białej Gwiazdy i strzeliłem bramkę de facto chyba za Aluminium Konin. Graliśmy wtedy sparring, wygraliśmy 2-0, ja strzeliłem jedną z bramkę i no, było tutaj mocne zainteresowanie ze strony Wiślaków. Natomiast no, starałem się podejść do tego bardzo rozsądnie, tak? Nie dawać się ponieść emocjom, bo okej, Biała Gwiazda na tamten moment na pewno robiła wrażenie, natomiast ja chciałem iść tą drogą takiego przede wszystkim spokojnego, ale rozwoju, tak? I regularnej gry, więc otrzymując tutaj propozycję przejścia na tamten moment do zespołu pierwszoligowego prezesa Ptaka, to była Piotrkowia na tamten moment. Analizując sytuację, doszedłem do wniosku, że dla mojego rozwoju to będzie najlepsze, tak? Rozmawiałem z trenerem Pietrzakiem, to na pewno też człowiek, który zrobił na mnie dobre wrażenie i też sporo mi pomógł. Zdecydowałem się na przenosiny do Piotrkowi, tak? Tam po kilku dobrych występach zostałem przez trenera Pietrzaka, który wtedy akurat dostał propozycję objęcia posady ŁKS-iaków, przejścia do ŁKS-u również. No i tak zaczęła się, że tak powiem, moja przygoda tutaj z klubem i z Aleja Unii. Pewnie tych występów byłoby więcej, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, zerwałem wiązadła krzyżowe. No i później trzeba było się podnosić, więc no nie do końca było tak, jak sobie gdzieś tam to wyobrażałem i zaplanowałem. W historię UKS-u zapisałeś się właśnie przede wszystkim jako zawodnik tej złotej drużyny juniorów, która w 99 roku okazała się najlepsza w kraju. Jak wspominasz tamtą batalię o złoto? Powiem tak, gdzieś tam widziałem kawałki rozmowy z trenerem Lirką i jak słyszałem tutaj wypowiedzi trenera, który twierdził, że no po tej drużynie nie spodziewano się wiele, to tak nie do końca, że tak powiem, się ja personalnie z tym zgodzę, tak? Bo akurat sytuacja wyglądała tak, że zespół trenera Lirki walczył tutaj w swojej lidze o pierwsze miejsce z Wisłą Płock. Ja zostałem oddelegowany, żeby pomóc tutaj zespołowi juniorów w momencie, kiedy bodajże tam było bardzo mocno na styku. Wisła Płock miała bardzo mocny zespół, w szeregach której grał chociażby Wahan Geworian. I pamiętam, że zostałem tutaj oddelegowany na mecz z Wisłą właśnie, który chyba decydował nawet o pierwszym miejscu w tabeli tutejszej ligi. Udało się szybko strzelić bramkę, później też zdobyłem asystę. Wygraliśmy ten mecz dosyć gładko, natomiast na pewno personalnie wtedy Wisła była bardzo mocna i to zwycięstwo pozwoliło później zagrać w tych mistrzostwach Polski. Wracając do twojego pytania, powiem tylko tyle, że może z perspektywy trenera, który miał tych zawodników, których prowadził przez praktycznie cały rok, mogło to tak wyglądać, natomiast z mojej perspektywy jako zawodnika, który grał już w seniorach, który był prezydentem Polski młodzieżowym i który wiedział, jak wygląda mniej więcej piłka juniorska, po przyjściu chociażby Łukasza Madeja, jak widziałem Michała Bęckiego, ja byłem przekonany, że będzie dobrze, że no, myślę, żeby pokonać ŁKS w tamtym momencie, to naprawdę ktoś będzie musiał się wspiąć na wyżyny, co później pokazały same tutaj finałowe rozgrywki, bo w tej drużynie na pewno było sporo jakości i takich chłopaków, którzy oprócz tego, że przecież Łukasz Madej zagrał sporo meczy na poziomie ekstraklasy, bardzo dobry zawodnik, którego też osobiście bardzo ceniłem i bardzo przyjemnie było z nim grać. Chłopak kreatywny, chłopak, który był bardzo przebojowy, nie bał się i osobiście w takiej małej grze odnajdywał się bardzo dobrze, co osobiście sam bardzo cenię i lubię, więc mogę to tylko tutaj z uśmiechem wspomnieć. Michał Łabęcki to też chłopak, który odegrał tutaj na pewno
też sporą rolę w osiągnięciu tego sukcesu. Był jeszcze Michał Gorzy, który też miał predyspozycję do tego, żeby gdzieś wyżej zagrać. W ataku mieliśmy też bardzo solidnych chłopaków i alternatywy, jak choćby Artur Nabiałek czy Krzysiek Grudkowski. No było naprawdę kilku chłopaków, którzy mogli na tym wyższym poziomie zagrać. Nie wiem, z jakich powodów po prostu to się nie udało. Wiem, że aby to się w konsekwencji udało, no potrzebnych jest kilka innych jeszcze tutaj czynników, troszeczkę szczęścia w tym wszystkim. No niestety im się nie udało. Szkoda, bo po tym zdobyciu tego Mistrzostwa Polski wiadomo, że każdy oczekuje, że wielu z tych chłopaków pójdzie za ciosem i coś w tej piłce seniorskiej uda im się osiągnąć. Co sobie pomyślałeś, słysząc ten ostatni gwizdek finałowego spotkania, kiedy stało się jasne, że już to mistrzostwo jest wasze? Pomyślałem, a nie mówiłem. Nie, żartuję oczywiście, natomiast osobiście powiem, że ja byłem przekonany, że my wygramy te mistrzostwa. Byliśmy mocni, tak, piłkarsko i przyjechała tutaj Wisła Kraków, która, jak ten Lirka wspominał, mieli rewelacyjne możliwości do tego, żeby się do tego turnieju przygotować. Mieli też dobrych zawodników, Kamil Kuzera, Paweł Strąg, kilku chłopaków ciekawych, jeśli chodzi o ofensywę, ale myślę, że my taką dojrzałością, poza tym też tym czynnikiem takim stricte zespołowym, przewyższaliśmy te zespoły i myślę, że zasłużenie wygraliśmy, tak, te Mistrzostwa Polski, co pokazują te poprzednie mecze, bo w fazie finałowej dosyć gładko rozprawialiśmy się tutaj z rywalami, mimo że ten mecz finałowy z Gwarkiem troszeczkę emocji wzbudził, natomiast myślę, że o to chodzi w tym wszystkim. Koniec końców powiedziałbym, że zasłużenie ŁKS wtedy sięgnął po to trofeum. Trener Lirka, opisując wtedy swoich podopiecznych, powiedział o tobie, że byłeś takim dobrym duchem zespołu. Tak faktycznie było, że dbałeś o drużynę nie tylko na boisku, ale i w szatni? No to mi chyba zostało później w mojej chyba takiej karierze seniorskiej, że rozumiem, co potrzebne jest do osiągnięcia sukcesu w sporcie zespołowym, tak? Bo indywidualności oczywiście są istotne, natomiast nie osiągnie się dobrych wyników bez dobrej atmosfery, tak? Jeśli wielu ludzi w tym zespole rozumie to i potrafi się zaangażować, żeby to zbudować, bo rzadko kiedy jest tak, że atmosfera stworzy się sama. Oczywiście są zwycięstwa, to jest fajnie, tak? Jest dobrze, każdy się klepie po plecach. Natomiast kiedy przychodzą trudniejsze momenty, istotne jest, żeby ci wszyscy ludzie byli ze sobą razem, tak? Ja miałem takie szczęście, że byłem w takich drużynach i z takimi ludźmi, że praktycznie w każdym miejscu, gdzie byłem, to były takie szatnie, że po latach spotykałem często młodszych kolegów, którzy wspominali, że słuchaj, taka szatnia na przykład, nie wiem, w Bełchatowie strzelam, szatnia w Arce, czy później nawet w Płocku, to były szatnie, gdzie no, ludzie z takim rozrzewnieniem wspominali ten okres, bo było bardzo rodzinnie, tak? Każdy gdzieś tam był blisko ze sobą, nie tylko na boisku, ale poza boiskiem również i myślę, że to też budowało bardzo mocno tamte zespoły. W tamtej drużynie miałeś okazję też poznać Jacka Janowskiego, który dba teraz o bramkarzy pierwszej drużyny UKS-u. Dokładnie. Jacek, z tego co pamiętam, w późniejszym okresie chyba bronił na zmianę wtedy z naszym drugim bramkarzem. Co w pewnym momencie też mogło być dla niego rozczarowujące, bo chyba w tych finałowych rozgrywkach nie zagrał tyle, ile by chciał. Natomiast no, cieszy, że ludzie, którzy byli blisko zespołu i którzy osiągnęli jakieś sukcesy, którzy tutaj identyfikują się z UKS-em, są blisko klubu, odgrywają jakąś rolę i myślę, że oby takich ludzi, którzy gdzieś tam są związani z klubami emocjonalnie i są wiele w stanie dla klubu zrobić, było, tak? Bo to też buduje jakąś taką lokalną społeczność danego klubu. Zanim odebrałeś ten złoty medal, miałeś już za sobą debiut w Ekstraklasie. Co zapamiętałeś z tego pierwszego występu przeciwko Lechowi Poznań? No na pewno były olbrzymie emocje, tak? Bo dla młodego chłopaka, ja debiutowałem w wieku 18 lat. No były troszeczkę inne czasy, tak? Powiem tak, dzisiaj mamy stworzone przepisy do tego, żeby młodsi chłopcy mieli jak najłatwiejszą, najprostszą drogę do tego, żeby w tym futbolu profesjonalnym dorosłym zaistnieć, tak? W tamtym momencie
żeby młody zawodnik zagrał na najwyższym poziomie, to naprawdę myślę, że powiem bez ogródek, że trzeba było być naprawdę kozakiem. Wchodząc do takiej szatni, okej, ja przychodziłem tutaj do zespołu, gdzie nie było już Marka Sagonowskiego, nie było Mirka Czyciaka, ale był Tomek Wiszczycki, był Tomek Lenart, był Zbyszek Wyciszkiewicz, był Omod Jakbe, był Rafał Niżnik, świetny zawodnik również, więc Grzesiek Krysiak, więc żeby wejść do takiej szatni i odnaleźć się i gdzieś tam nie pękać, no to myślę, że trzeba by mieć przede wszystkim charakter, ale też bardzo dużo umiejętności w tym wszystkim. Jesienią wtedy dwa razy było ci dane wybiec w podstawowym składzie UKS-u dla takiego chłopaka, który ledwo miał właśnie 18 lat. Ogromne przeżycie, móc uczestniczyć w całym tym przedmeczowym rytuale, w przygotowaniach, w tej rozgrzewce itd., itd. No na pewno, bez dwóch zdań. Tak jak powiedziałem, do pewnego momentu bardzo harmonijnie to się wszystko rozwijało i pokonując te wszystkie szczeble krok po kroku z pewnymi wyróżnieniami, wydawało mi się, że jestem na pewno na dobrej drodze do tego, żeby w tym dorosłym futbolu bardzo szybko gdzieś mocno zaistnieć. Dzisiaj tak sobie nieraz myślę, co by było, gdyby na przykład grając na Polonii Warszawa, pamiętam, po moim strzale piłka zamiast poprzeczki odbiła się za linią, a nie przed. Różnie wtedy też te losy mogły się potoczyć. No tak się nie stało. Z tego co pamiętam, bo przegraliśmy ten mecz na Polonii wtedy. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że zderzenie się na co dzień wtedy z tamtymi zawodnikami, których się na co dzień oglądało w telewizji, którzy, co by nie powiedzieć, byli jakimiś idolami, bo tutaj na dzień dobry w moim debiucie przyjechał Maciek Żuraski i wielu dobrych zawodników w Lechu, no to na pewno na młodym chłopaku robiło wrażenie, natomiast no ja też no nie byłem kimś, kto gdzieś tam za bardzo odlatywał, starałem się mimo wszystko wtedy, kiedy te momenty euforyczne się pojawiały, stąpać twardo po ziemi, więc no nie odleciałem. Żałujesz trochę, że nigdy nie było ci dane tutaj przy Alei Unii rozpocząć meczu w podstawowym składzie, bo te dwa mecze to były wyjazdy. Znaczy zdaję sobie sprawę, że też trafiłem do zespołu w trudnym momencie, tak? ŁKS był po zdobyciu Mistrzostwa Polski, były też ogromne oczekiwania. Też nie było proste dla młodego chłopaka wejść z marszu, z ulicy i gdzieś tam odgrywać tą znaczącą, wiodącą rolę po tym sezonie, gdzie tutaj idolem wszystkich był czy Marek Saganowski, czy Mirek Trzeciak. Czy żałuję? Ja robiłem wszystko, co było można, co było w mojej mocy, żeby dobrze się prezentować na treningach, żeby dostać tą szansę. Natomiast pewne rzeczy nie do końca są od nas zależne, a te, które nie są, tak starałem się, aby nie zaprzątały za bardzo głowy. A co zapamiętałeś w takim razie, jeżeli chodzi o atmosferę tutaj na stadionie? Myślę, że ŁKS, biorąc pod uwagę naszą ligę, nasz kraj, to jest klub z tradycjami, to jest marka, więc sam fakt znalezienia się tutaj w kadrze meczowej dla 18-letniego chłopaka, to na pewno też było spore wydarzenie i spore przeżycie, tak? Także no, dla mnie na co dzień mieć możliwość czy trenowania, czy później gry z zawodnikami na tym najwyższym szczeblu, to też na pewno była spora nobilitacja i też nagroda za wysiłek i za tą pracę, którą trzeba było do tej pory włożyć. Wiosną wtedy, w tamtym sezonie, tych minut już dostawałeś znacznie mniej, wchodziłeś tylko na końcówki spotkań. Było takie trochę rozgoryczenie, że właśnie nikt na ciebie mocniej wtedy nie postawił, że nie dał ci szansy wykazania się w kilku kolejnych meczach w większym wymiarze? Ja zawsze starałem się szukać tutaj jakiejś winy w sobie, tak? Tak jak mówię, jedyne co zawodnik może zrobić, to zgłaszać akcję swoją dobrą grą na treningach do tego, żeby trener go wybrał. Ja przychodząc do zespołu nie wyobrażałem sobie, że ktoś może robić mi na złość. Oczywiście mogłem się z czymś nie zgadzać, wydaje mi się, że tych szans mógłbym otrzymać więcej, natomiast starałem się wykorzystać na maksa to, co po prostu dostawałem, tak, i wywiązywać się z tych zadań jak najlepiej. Natomiast tak jak jeszcze raz podkreślę, to nie był łatwy sezon, bo sezon po mistrzostwie, gdzie te oczekiwania były bardzo duże, na pewno tutaj był trudny, tak? Po takich ubytkach personalnych nie tak łatwo było złapać ten rytm i ten zespół na pewno też przeżywał ciężkie chwile. Te twoje pierwsze minuty w seniorskim ŁKS-ie zbiegły się
z okresem, kiedy jeszcze wszyscy żyli meczami w europejskich pucharach. Dużo zabrakło do tego, żeby się do tej kadry meczowej przynajmniej na spotkania z Manchesterem, z Monaco załapać? Z tego co pamiętam, to w tamtym momencie dla mnie problem było co innego. Ja po prostu nie zostałem zgłoszony do zgrywek, bo przyszedłem za późno. Myślę, że w tamtym momencie była szansa, żebym wybiegł choćby w jak najmniejszym wymiarze czasowym na boisko, bo akurat w tamtym momencie gdzieś tam byłem brany pod uwagę. Przy występach, z tego co pamiętam, to mecz z Monaco zbiegł się z moim wyjazdem na kadrę młodzieżową i w tamtym momencie nie ukrywam, że było troszeczkę takie rozgoryczenie i oczywiście reprezentacja to jest coś wyjątkowego, natomiast no, zagrać na tamten moment tutaj przeciwko takim przeciwnikom jak Juli i plejada wybitnych tutaj jednostek, to na pewno byłoby coś wyjątkowego. A jak przeżywałeś tak z perspektywy kibica to chociażby dwumecz z Manchesterem United? No niesamowita sprawa. Myślę, że też nie tylko stricte z perspektywy kibica UKS-u, ale przecież to UKS reprezentował wtedy nasz kraj na arenie międzynarodowej, więc no, ten oddźwięk był na pewno szerszy jeszcze i emocje były ogromne, tak? Tutaj przecież UKS postawił się bardzo mocno i Manchesterowi przecież i Monaco, także myślę, że mimo wszystko ten ślad i te występy UKS-u na tej arenie międzynarodowej, mimo, umówmy się, ograniczonych możliwości w konfrontacji z tymi tuzami europejskimi, pozostawiły taki dobry ślad, tak? Wtedy chyba nikt się nie spodziewał, że nie tylko UKS, ale i żadna polska drużyna od tamtego momentu nie będzie miała okazji zagrać z zespołem z Old Trafford. No dokładnie. Tym bardziej myślę, że ludzie po czasie dopiero doceniają wartość tamtych spotkań i tego mistrzostwa, które de facto dało przepustkę tutaj do rywalizacji z tak utytułowanymi i wybitnymi drużynami. A jak wtedy traktowała cię tak zwana starszyzna? Jakie to były relacje? No na pewno było troszeczkę ciężej niż jest dzisiaj, tak? W tamtym czasie młody zawodnik musiał sobie swoją grą wywalczyć szacunek u starszych, tak? Tam myślę, że to było też coś naturalnego, tak? Nikt się nie oburzał na to, że trzeba nosić piłki, nosić sprzęt czy sprzątać, bo to było coś naturalne. Dzisiaj jak słyszę, że niektórzy młodzi zawodnicy kręcą nosem, kiedy muszą coś zrobić albo są przez starszych gdzieś tam przywołani do porządku, no to się tylko uśmiecham pod nosem, bo wtedy to faktycznie była taka dosyć mocna musztra i każdy znał swoje miejsce w szeregu i myślę, że z perspektywy młodego chłopaka to też taka nauka szacunku i pokory, tak? Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, bo to też kształtuje później zawodników na ludzi. A kto, jeżeli chodzi o takie kwestie czysto piłkarskie, gdzieś przekazał ci najwięcej, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy związane z tym boiskowym cwaniactwem, z nabieraniem tego niezbędnego doświadczenia? To znaczy na pewno przyjemnie było podpatrywać czy Tomka Wieszczyckiego, który na przykład z mojego punktu widzenia, jego gra głową, mimo że myślę, że nie wszyscy doceniają, była na niesamowicie wysokim poziomie, tak? Też ciągnął ten zespół i piłkarsko, i mentalnie. Ja bardzo ceniłem osobiście Zbyszka Wyciszkiewicza, z którym też często ćwiczyłem w parze. Niesamowita wydolność, wytrzymałość, a do tego świetne umiejętności piłkarskie. Fajny człowiek, z którym też dobrze się dogadywałem i na pewno to też osoba, która dla mnie tutaj coś znaczyła. Bez dwóch zdań, człowiekiem, który też na mnie robił wrażenie, zresztą do dzisiaj mamy dobre relacje i często się też spotykamy, nawet grając razem, to Rafał Niżnik, tak? Też chłopak, który na pewno nie był tak doceniany, jak wielkie umiejętności posiadał i do dzisiaj posiada, bo to jest niesamowity i człowiek, i zawodnik. Do dzisiaj wygląda jak 20-latek, bez grama tłuszczu, a umiejętności piłkarskie naprawdę na niesamowitym poziomie. Dzisiaj się śmieję z Rafałem, że szkoda, że tak mało mieliśmy okazji, żeby zagrać wspólnie, bo dla mnie z perspektywy człowieka, który grał w ofensywie albo w ataku, mając za plecami takiego zawodnika, to naprawdę czysta przyjemność, bo potrafił tak obsłużyć, że
że naprawdę niewiele trzeba było zrobić, żeby akcję sfinalizować, tak? Tomek Lenart, też zawodnik, który grając w defensywie na pewno tutaj się wyróżniał, przecież Witek Będkowski też mnóstwo meczy na poziomie ekstraklasy, Boguś wyparł w bramce, też osobowość i umiejętności do tego, także no nie ukrywam, że na pewno dla mnie sporo tych zawodników miało wpływ na to i potrafiło na młodego zawodnika, na jego charakter, na jego umiejętności piłkarskie gdzieś tam zadziałać, bo warto było czerpać tak na każdym treningu od takich ludzi, którzy na tym poziomie najwyższym w Polsce osiągnęli najwyższe laury, więc siłą rzeczy nic, tylko brać i czerpać jak najwięcej. Nie ma grama przesady w stwierdzeniu, że te kilkanaście miesięcy tutaj ukształtowało cię piłkarsko na całe życie? Znaczy bez dwóch zdań, to był dla mnie jakiś tutaj wyznacznik i miał wpływ na pewno na to, co robiłem później, jakim człowiekiem byłem i jakim byłem też zawodnikiem. Myślę, że absolutnie tak. Z kim, jeżeli chodzi już tak czysto o relacje koleżeńskie, trzymałeś się najbliżej, z kim najwięcej rozmawiałeś w szatni, spędzałeś czasu? W tamtym momencie do zespołu też dołączyło kilku młodszych zawodników, więc na pewno najbliżej byłem z Michałem Osińskim. Zresztą do dzisiaj też mamy kontakt. No i generalnie młodsi zawodnicy, wiadomo, trzymali się razem. Później dołączył tutaj Michał Łabęcki, tak jak wcześniej wspomniałem, i Rafał Niżnik, ci młodsi zawodnicy siłą rzeczy jakoś lgnęli do siebie. Mówiliśmy już o tej sytuacji w Warszawie, o tej poprzeczce. Jest jeszcze jakieś takie zagranie, które gdzieś rozpamiętujesz, że zabrakło niewiele, żeby się zapisać w historii także jako zdobywca przynajmniej tej jednej bramki dla UKS-u w lidze? Myślę, że kilka razy gdzieś tam mogą się pokusić o to, żeby wpisać się na listę, natomiast z perspektywy czasu, gdyby nie moje jakieś reperkusje tutaj związane ze zdrowiem, a faktycznie bardziej jakieś urazy mechaniczne, bo ja nigdy sam z siebie jakichś problemów stricte sam w sobie nie miałem. Niestety kilka razy tak się zdarzyło, że po kontakcie z przeciwnikiem, z obrońcą musiałem mieć jakiś dłuższy rozbraz z piłką, to mogło to wyglądać zdecydowanie inaczej. Natomiast no, dzisiaj gdybanie i rozpamiętywanie tego, wracanie, myślę, że nie ma zbyt wielkiego sensu. Ja się cieszę, bo też w jakiś sposób praktycznie oprócz kilku wyjazdów w Polskę, mimo tego, że jestem z Podkarpacia, zostałem w Łodzi i większą część życia już tutaj spędziłem w Łodzi, więc ja myślę, że już jestem wręcz łodzianinem, a nie człowiekiem z Podkarpacia i te moje losy, które zaczęły się tutaj w tej piłce profesjonalnej w UKS-ie, miało ogromny wpływ, myślę, później na to, co się działo w futbolu dla mnie. Już tutaj w naszej rozmowie parę razy się przewijał ten motyw reprezentacyjny, to opowiedz, jak to wyglądało, kiedy trafiłeś w orbitę zainteresowań trenerów tych juniorskich drużyn narodowych i jak to przebiegało? To znaczy, praktycznie każdy szczebel gdzieś na poziomie makroregionalnym, później na poziomie centralnym byłem powoływany na różne konsultacje i do zespołów tych reprezentacyjnych. To myślę była konsekwencja też tych wyników, które te drużyny, w których gdzieś tam w tych czasach juniorskich osiągały, no, owocowały później jakimiś zaproszeniami na zgrupowania reprezentacji. No nie ukrywam, też pomagało na pewno później w tej profesjonalnej piłce, ale również myślę, że dla mnie bardzo istotne i znaczące też były zawiązywane przyjaźnie, znajomości z ludźmi, z którymi dzisiaj utrzymuję kontakt praktycznie do dzisiaj. Także no, myślę, że piłka dała bardzo dużo, tak, i kontaktów, i możliwości. Fajnie było na pewno usłyszeć nasz hymn, tak, zmierzyć się czy skonfrontować z zawodnikami z innych reprezentacji. No niestety nam jakoś w moim roczniku nie udało się osiągnąć jakichś spektakularnych wyników, natomiast no to bez dwóch zdań też i fajne przeżycie, i fajne wspomnienia, także
tylko się cieszyć z tego. Spośród tych zagranicznych, boiskowych rywali, kto potem gdzieś zaistniał na tym najwyższym europejskim szczeblu? Ja osobiście zapamiętałem tureckiego zawodnika, Emre, zawodnik środka pola, który no, na tamten moment bodajże z Bayernu zaczynając skończył na Galatasaray, natomiast grał w kilku naprawdę bardzo dobrych europejskich klubach, ale na tamten moment jego kontrola piłki, jego wizja gry, jego przegląd umiejętności no, robiło ogromne wrażenie. Tych rywali na pewno było kilku, natomiast to bez wątpienia taki zawodnik, który gdzieś tutaj zrobił na mnie największe wrażenie. Latem 99 roku z UKS-u wróciłeś do Piotrkowi. Na ile to był twój wybór, a na ile odgórna decyzja ówczesnego właściciela? W tamtym momencie niestety po właśnie Mistrzostwach Polski musiałem tutaj po konsultacji z lekarzami położyć się na stół, bo zaczęło się odzywać moje kolano. Troszeczkę mało było odpoczynku i regeneracji. Brałem udział w rozgrywkach na kilku szczeblach i również wyjazd do reprezentacji, więc niestety jakieś piętno to odcisnęło. Musiałem przejść operację i po powrocie usłyszałem, no, że będę musiał wrócić do Piotrkowi, tak? Przede wszystkim rehabilitacja, a później powrót do zdrowia, więc na pewno no, ciężej by było te występy wtedy w UKS-ie i podjęto taką decyzję, że będę musiał wrócić do Piotrkowi. Nie powiem, że był jakoś mega szczęśliwy z tego powodu, natomiast no, wiedziałem, że no, muszę powalczyć tutaj mocno, żeby przede wszystkim być w 100% zdrowy, tak? A o swoje umiejętności się nie obawiałem, więc wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, że wrócę na właściwe tory. No i swoimi występami w Piotrkowi zapracowałeś na propozycje z innych klubów kolejno. Pogoń Szczecin, GKS Bełchatów, Arka Gdynia, GKS Katowice, Olimpia Grudziądz i Wisła Płock, też już wspomniana. W której z tych drużyn czułeś się najlepiej? To znaczy najwięcej czasu spędziłem w Bełchatowie. No nie ukrywam, że to też miejsce takie, które dla mnie się liczy. Też ze względu na to, że poznałem tam super ludzi, tak? Fantastycznych ludzi, świetnych piłkarzy. Tutaj Łukasz Garguła, były reprezentant Polski, czy Radek Matusiak, mój przyjaciel Darek Pietrasiak, z którym dzisiaj też utrzymuję bliski kontakt, Marcin Chmiest, wielu naprawdę świetnych ludzi, dobrych piłkarzy, także Bełchatów to miejsce, które na pewno no, dla mnie ma jakąś wartość. Fajna szatnia, wiele wspomnień, no i też nie ukrywam, że piłkarsko, tak, miałem możliwość zagrania tutaj w europejskich pucharach, bo z Bełchatowem mierzyliśmy się na tamten moment w pucharze UEFA z ukraińskim Dnipro, także też na pewno z perspektywy takiej stricte piłkarskiej dla mnie spory tutaj walor, tak. 91 meczów, 20 goli to twój ostateczny dorobek, jeżeli chodzi o występy na szczeblu ekstraklasowym. Jak patrzysz na te liczby, to w pierwszej kolejności pojawia się satysfakcja, czy jednak trochę niedosytu, że te cyferki powinny być wyższe? To znaczy zdaję sobie sprawę, że jak ktoś patrzy w same liczby, to no one nie robią jakiegoś oszałamiającego wrażenia. Natomiast kiedy mocniej się zagłębi w to, to ja muszę tutaj powiedzieć, że na pewno tych występów byłoby zdecydowanie więcej, ale jeśli spojrzy się na to, że ja praktycznie musiałem przejść 10 zabiegów operacyjnych ciężkich, po których powrót na boisko jest naprawdę trudny, gdzie niektórzy no, nie są w stanie po operacji kolana czy po rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych wrócić z różnych przyczyn. Nieraz to jakaś blokada psychiczna, nieraz coś innego jest tutaj problemem, bo coś nie funkcjonuje tak jak powinno, a mi za każdym razem udało się wrócić, skończyć w zdrowiu i dzisiaj nie mam żadnego problemu z niczym. To myślę sobie, że wycisnąłem to, co mogłem, tak? Jestem przekonany, że gdyby nie reperkusje jakieś tutaj zdrowotne, to
i ta ilość występów i też poziom, na jakim mogłem zagrać, mógł być inny. Natomiast tak jak mówię, nie na wszystko ma się wpływ, tak? Były takie sytuacje, gdzie grając w Arce, byłem współliderem klasyfikacji strzelców po pierwszej rundzie razem z Pawłem Wrożkiem i chyba jeszcze jednym zawodnikiem. Natomiast no, w drugiej rundzie Arka miała problemy swoje, w konsekwencji została zdegradowana. Niektórych meczy nie mogliśmy zagrać ze względu na prowadzone jakieś tam postępowania. To też na pewno bolało, bo w Arce czułem się świetnie, też super szatnia, zespół grający ofensywnie, fajne miasto, fajni ludzie. Natomiast no, nie było po prostu dane dokończyć to, co zaczęliśmy, więc tak jak mówię, zrobiłem to, ile mogłem. Patrząc na te twoje problemy ze zdrowiem, wracamy chyba do tego, o czym już mówiliśmy w tej rozmowie, że współczesna młodzież ma łatwiej, bo ten poziom opieki nie tylko stricte szkoleniowej, ale właśnie tej medycznej, monitoringu, jeżeli chodzi o kwestie przeciążeniowe, to codzienne funkcjonowanie organizmu jest teraz na zupełnie innym poziomie i dużo łatwiej wychwycić pewne rzeczy i pewnych rzeczy uniknąć. Bez dwóch zdań, na pewno tutaj prewencja jest troszeczkę na innym poziomie, natomiast nawiązując do tej całej sytuacji z moim zdrowiem, to praktycznie oprócz tej pierwszej sytuacji, gdzie ten organizm był bardzo mocno eksploatowany i zapłaciłem pierwszym zabiegiem, to pozostałe wszystkie zabiegi u mnie to był wynik, tak jak wcześniej mówiłem, jakiejś tutaj konfrontacji z przeciwnikiem, tak? No ciężko jest to przewidzieć, tak? Akurat u mnie było tak, że w tych momentach najlepszych, kiedy byłem blisko gdzieś tam zmiany albo lepszego klubu, albo wyjazdu za granicę, były jakieś sytuacje, kiedy słyszałem o zainteresowaniu tej reprezentacji, nagle pojawiał się uraz. Grając w Bełchatowie, kiedy graliśmy w europejskich pucharach, mecz z Lechem Poznań, 94 minuta, ostatnia minuta czasu doliczonego, strzelam bramkę, wywozimy 1-1 z Bułgarskiej, dobry wynik, jestem zadowolony, udało się wpisać na listę strzelców, dobre recenzje, ostatnia minuta, stoper gospodarzy wypuszcza sobie piłkę, ja tą piłkę, mówiąc po piłkarsku, kolokwialnie dziubnąłem, byłem szybszy od niego, niestety on wchodzi dwoma nogami i łamie mi nogę w kostce, tak, że lekarze nie wiedzą, co zrobić, czy musi być potrzebny zabieg operacyjny, czy leczymy zachowawczo i wkładamy nogę w gips. Potem to się przeciąga, to trwa kilka miesięcy, także takich sytuacji no niestety było kilka, co na pewno też wybiło z jakiegoś takiego rytmu i było trzeba bardzo mocno pracować później, żeby wrócić i żeby znów wywalczyć sobie miejsce, bo umówmy się, no akurat profesjonalny sport jest taki, że tutaj nikt nikomu nic nie da za darmo, tak? Ja widzę teraz po młodych chłopakach, że często mają problem z taką notoryczną rywalizacją. Tutaj praktycznie każdy dzień to jest walka. Każdy chce grać. Każdy w szatni chce wybiec w podstawowej jedenastce. Każdy chce, żeby o nim było głośno. Każdy chce strzelić bramkę. Każdy chce zapracować na lepszy kontrakt. Także jeśli ktoś sobie nie radzi tutaj z tego rodzaju presją, to ma naprawdę bardzo duży problem. Na moje szczęście akurat strona mentalna u mnie była na dobrym poziomie, więc jakoś udawało mi się za każdym razem wracać i to, co chciałem sobie osiągnąć czy wywalczyć, udawało się. Jakim w ogóle piłkarzem był Janusz Dziedzic? Jakbyś swoją charakterystykę młodszym widzom, słuchaczom przedstawił? To znaczy, myślę, że oceny przede wszystkim są inni, natomiast jak słyszę, jak byłem charakteryzowany, to mogę tylko powołać się na opinie innych czy trenerów, którzy ewentualnie analizowali występy w drużynach, które grałem. No to myślę, że byłem zawodnikiem, który był dobrze wyszkolony technicznie, tak? To był przede wszystkim największy mój atut, kreatywność, myślę. Strzały z obu nóg. Coś, co też na pewno z mojej perspektywy zawodnika bardzo pomaga i ta praca, którą w to włożyłem, też przynosiła mi później fajne rezultaty, bo nie miałem problemu z tym, żeby czy lewą, czy prawą nogą umieścić piłkę w bramce. Myślę, że dużo też pracy i tutaj mogę tylko
słowa jakieś podziękowania w stronę kilku ludzi skierować, bo dla mnie praca na przykład z trenerem Lęczykiem czy świętej pamięci doktorem Wielkoszyńskim otworzyła mi bardzo oczy na wiele spraw związanych z przygotowaniem fizycznym, które w tamtym momencie myślę, że i w klubach i w mniejszych ośrodkach były bardzo mocno zaniedbane. Tak? Kiedy spotkałem trenera Lęczyka, to zdecydowanie podniosłem się na inny tutaj szczebel, jeśli chodzi o samo przygotowanie fizyczne, co później przekładało się na moją grę i na to, że dużo łatwiej było mi wyeksponować moje walory i w konsekwencji przełożyć to i na bramki, i na grę zespołów, w których występowałem. Twoja seniorska przygoda rozpoczęła się w UKS-ie i niewiele brakowało, żeby też w UKS-ie się zakończyła 7 lat temu. Byłeś bliski powrotu. Tak, zgadza się. Była taka sytuacja, kiedy po skończonym kontrakcie w Wiśle Płock wróciłem do Łodzi, zastanawiałem się, co dalej robić. No i przyszła tutaj propozycja ze strony UKS-u. Wtedy trenerem bodajże był trener Robaszek i razem z Arkiem Mysoną wzięliśmy udział w kilku treningach. No, chcieliśmy pomóc tutaj klubowi, natomiast ze względów jakichś pozasportowych po prostu nie udało się znaleźć jakiegoś tutaj porozumienia i koniec końców moja przygoda na Aleje Unii nie zatoczyła tego koła finalnie. Potem jeszcze gdzieś występowałeś w niższych ligach, tak jak część zawodników ma w zwyczaju już bardziej tak nawet rekreacyjnie sobie pokopać dla przyjemności, czy ty byłeś z gatunku tych, którzy powiedzieli, że koniec już na tym wysokim poziomie i nic więcej? To znaczy ja wyszedłem z założenia, że jeśli to już nie będzie ani poziom, ani zespół, który będzie mnie osobiście gdzieś tam i ambicjonalnie i jakoś, jeśli chodzi o sprawy finansowe, zadowalał, to nie będę chciał po prostu gdzieś dalej tego życia, mówiąc w cudzysłowie, cygana wieść, bo też w tamtym momencie miałem małe dziecko i też mi zależało na tym, żeby być przy jego tutaj pierwszych krokach i żeby to dzieciństwo jego mi nie umknęło. To było dla mnie bardzo istotne, więc zdecydowałem się po skończonym kontrakcie w Wiśle Płock skończyć. Później był jeszcze epizod kilku tutaj dosłownie meczy, gdzie na prośbę mojego kolegi właśnie Michała Osińskiego wprowadzonym przez niego zespole kilka razy zagrałem, natomiast nie chciałem już po prostu dłużej tego ciągnąć, bo gdzieś tam wolałem się skupić na swojej przyszłości. Pewien etap się skończył, no i nie chciałem po prostu brnąć dalej w to. Teraz taka zabawa gdzieś na tym poziomie ligi okręgowej cię nie kusi. Niedawno chociażby wspomniany Michał Łabęcki wrócił w barwach LKS Różyca do walki o punkty na tym szczeblu lokalnym. Znaczy ja chłopaków dokładnie rozumiem, bo myślę, że przez tyle lat uprawiania sportu wyczynowego wielu z nas jest, myślę, wręcz uzależnionych od wysiłku. Ja sam nieraz czuję, kiedy kilka dni brakuje aktywności fizycznej, że nogi same gdzieś tam zaczynają biec, więc czy rower, czy bieganie, czy spotykamy się również tutaj z odbojami dwa razy w tygodniu na takich gierkach, więc rozumiem dokładnie chłopaków, którzy gdzieś tam w pewnym momencie mimo wszystko te buty zakładają, no i chcą jeszcze troszeczkę pograć, pokopać, nie wiem, może komuś pomóc, czy młodszym zawodnikom, czy dla własnej jakiejś tam frajdy na tym niższym poziomie jeszcze troszeczkę pograć. Te gierki na obiercie przy ulicy Minerskiej, wtedy wracają stare wspomnienia, stare emocje odżywają, kiedy rywalizujecie między sobą? No ja cały czas staram się być blisko tutaj piłki, bo mimo tego, że to wszystko się skończyło, to cały czas jestem na bieżąco, jeśli chodzi o futbol. Nie chciałem całkowicie od tego odejść, więc oprócz tego, że na ten moment prowadzę swoją firmę w branży nieruchomości, to jestem też agentem piłkarskim, więc mam przegląd tego, co się na bieżąco dzieje i te emocje
praktycznie mam co kilka dni, więc takie gierki to już bardziej w formie rekreacyjnej, w formie takiej bardziej towarzyskiej. Ja osobiście jestem człowiekiem, który lubi ludzi, lubi towarzystwo, gdzieś tam wielu ludzi gdzieś tam sobie cenię i staram się utrzymywać kontakty i nie ukrywam, że to jest fajne, tak? Oprócz tego, że człowiek utrzymuje się w jakiejś dobrej kondycji fizycznej i dla zdrowia, to może się gdzieś tam pobawić, pośmiać i chociaż nie zawsze jest tak łatwo i lekko, bo starsi zawodnicy, mimo tego, że dawno skończyli, to ambicje czasem mają naprawdę na takim poziomie, że czasem iskrzy, także nie zawsze jest tak łatwo. I tym sposobem przeszliśmy od tego, co było, do tego, co jest. Powiedz, trudno jest pogodzić działalność w dwóch zupełnie niezwiązanych ze sobą branżach? No jest na pewno intensywnie, natomiast no, staram się jakoś płynnie między tym tutaj lawirować i w dni powszednie zajmuję się biznesem, a weekendy poświęcam na futbol. Oczywiście w międzyczasie muszę jeszcze tutaj poświęcić trochę czasu dla swojej dorośli, bo nie ukrywam, że syn jest dla mnie tutaj mega istotny i na jakieś życie rodzinne. Natomiast no, czasem bywa to faktycznie wyzwanie, bo jeśli chodzi o moją działalność nieruchomościową, to nie skupiam się, nie działam tylko na rynku łódzkim, ale działam w całej Polsce. Pomagam piłkarzom, mam podpisaną tutaj umowę z Polskim Związkiem Piłkarzy, którzy poprosili mnie tutaj o jakieś wsparcie, więc jeśli jakikolwiek zawodnik potrzebuje tutaj jakiejś pomocy w zakresie inwestycji i angażowania środków w nieruchomości, to służę tutaj pomocą. Wielu już pomogłem, nie tylko piłkarze są moimi klientami, bo też inni sportowcy, ostatnio też kilka razy pomogłem chociażby Bartkowi Bednożowi, naszemu reprezentacyjnemu siatkarzowi, także no nie ukrywam, że z mojej perspektywy to też coś innego, ciekawego, coś, co bardzo wcześniej mocno mnie w życiu interesowało, a teraz jeśli mogę służyć swoją pomocą i wiedzą innym, no to dla mnie już jestem tutaj wygrany. Ja osobiście też tym się zająłem, bo pamiętam, kiedy ja grałem i potrzebowałem jakiegoś wsparcia, pomocy albo odciążenia w tych sprawach takich biznesowych czy inwestycyjnych, to nikogo takiego na rynku nie było i trzeba było gdzieś tam między tymi treningami biegać i zaprzątać sobie głowę, a dzisiaj myślę, że no jestem w stanie pomóc wielu w tym profesjonalnym sporcie funkcjonującym odciążyć siebie od tych takich rzeczy związanych stricte z biznesem, wziąć ten ciężar na swoje barki i przygotować tak, że po prostu dla nich w wielu przypadkach to jest wręcz bezobsługowe. Na brak zajęć chyba nie narzekasz, tym bardziej, że rynek nieruchomości przeżywa boom od dłuższego czasu. Tak, mimo sytuacji pandemicznej to akurat nieruchomości, myślę, są jedną z niewielu branż, gdzie tutaj tego kryzysu na ten moment za bardzo nie widać. Oczywiście biorę poprawkę na to, że te reperkusje związane z tym, co się dzieje na ten moment, pojawią się dopiero za jakiś czas. Jednak no, na ten moment bardzo dużo się buduje już samej Łodzi. Myślę, że ludzie przyjeżdżający tutaj do Łodzi po jakimś czasie, sam to słyszę, mocno się dziwią, jak bardzo Łódź się zmienia i sama tutaj strefa centrum, kiedy ten tutaj proces rewitalizacji cały czas trwa, a także mnóstwo nowych inwestycji powstających w Łodzi, które sprawia, że Łódź pięknieje i no jest na pewno bardziej atrakcyjna dla ludzi i potencjalnych, mam nadzieję, inwestorów na przyszłość. A jak w ogóle trafiłeś akurat na ten rynek nieruchomości, jak te twoje pierwsze kroki w tym biznesie wyglądały? No ja jestem człowiekiem, który lubi wyzwania, więc praktycznie przeszedłem drogę od praktycznie samego dołu. Postanowiłem poświęcić tutaj sporo czasu, pieniędzy i swojego jakiegoś zaangażowania, żeby zdobyć przede wszystkim tutaj tą taką profesjonalną, ugruntowaną wiedzę. Nawiązałem współpracę z jednym z praktycznie na tamten moment największym graczem na rynku nieruchomości w Polsce. No i nie ukrywam, że też bardzo, bardzo dużo mi to dało, tak?
możliwość codziennego funkcjonowania i podglądania tego z drugiej strony, wzięcia udziału w tym procesie takim transakcyjnym. No a teraz już po wielu latach doświadczenia potrafię po prostu sam płynnie tutaj na tym rynku się poruszać, nawiązując kontakty z wieloma podmiotami czy deweloperami, no i pomagać innym, tak? Jakie umiejętności wyniesione z bycia zawodowym sportowcem teraz przydają ci się najbardziej właśnie na tym nowym etapie życia? No tutaj też poruszamy, myślę, ciekawą sferę, bo dla mnie z perspektywy człowieka, który już jest poza futbolem, po raz kolejny mogę spojrzeć z perspektywy sportu na to, jak wiele futbol, sport sam pomaga również później w pracy, w biznesie. Myślę, że jeśli będę rekrutował później w swojej firmie ludzi, to na pewno chciałbym trafić na kogoś, kto miał kiedyś styczność ze sportem, bo dziś wiem, że to są ludzie, którzy na pewno są zdecydowanie bardziej odporni na stres, którzy się nie poddają, którzy wszelkie jakieś problemy potrafią przekuć w ten korzystny, finalny rezultat, są zdeterminowani, są na pewno ludźmi, którzy przy wyznaczaniu sobie celów są w stanie wiele poświęcić do tego, żeby ten cel na końcu osiągnąć. Także widzę wielkie różnice między ludźmi, którzy mieli styczność ze sportem, a teoretycznie ludźmi, którzy w tym sporcie nigdy nie byli. Ja sam akurat nawet w branży nieruchomości spotkałem kilku ludzi, którzy czy to byli sportowcami profesjonalnymi ze sportu walki. Miałem możliwość współpracy z ludźmi, którzy trenowali karate, czy zapasy, czy jiu-jitsu i dzisiaj odnajdują się w sporcie i sami twierdzą, jak wiele sport im dał, jak dużą przewagę mają nawet na samym rynku pracy, tak, bo podchodzą do tego całkiem inaczej niż ludzie, którzy no, nie do końca wiedzą, z czym na co dzień się je samą rywalizację i jakieś przeciwności losu, a ci ludzie potrafią się z tym tutaj zaprzyjaźnić i tak jak powiedziałem wcześniej, wykorzystać to później w pracy, osiągając dobre rezultaty. To jakie cechy trzeba mieć, żeby zaistnieć i osiągnąć sukces na rynku nieruchomości? Myślę, że to jest indywidualne, tak? To jest przede wszystkim kwestia też wiary w siebie, wiary w tego, co chce się robić. Trzeba cały czas być nastawionym na rozwój, mieć otwartą głowę, uczyć się i praktycznie na każdym gruncie nie zostawać z tyłu, bo tutaj wszystko bardzo, bardzo szybko się zmienia. Trzeba nadążać za tymi trendami, trzeba ugruntowywać tą wiedzę. No i też pokonywać, nie ukrywam, kolejne swoje bariery, tak? Ludzie, którzy kończą grać albo uprawiać jakikolwiek sport, ja też to widzę i słyszę, bardzo często mają problemy z tym, żeby zaadaptować się w tym normalnym życiu później. Ta praca też, myślę, pozwala nam docenić to po pierwsze, to co było kiedyś, natomiast też z drugiej strony zdać sobie sprawę, że tutaj w tym życiu po piłce, po sporcie, nikt niczego nie da nam za darmo. I tak jak ja wcześniej powiedziałem, ja też musiałem wiele barier swoich połamać, co na pewno było wyzwaniem, ale z mojej perspektywy opłaciło się, tak? Cały czas się rozwijam gdzieś tam na różnych innych płaszczyznach, więc ja osobiście bardzo sobie cenię, tak, możliwość wyjścia poza sport, aczkolwiek no, bez dwóch zdań środowisko sportowe jest dla mnie najbardziej naturalne i tutaj najlepiej się czuję. Obserwując to, co się dzieje, patrząc na swoich kolegów, rówieśników, patrząc na młodsze generacje, widzisz, że zmienia się ta mentalność, jeżeli chodzi o to właśnie zagospodarowywanie siebie, bardziej długofalowe patrzenie na to, co zrobić ze swoim życiem, ze swoimi pieniędzmi zarobionymi właśnie na arenach sportowych? Na pewno dzisiaj, jeśli chodzi o samą świadomość, samą edukację młodych zawodników, to jesteśmy w innym miejscu. Natomiast no, ciągle potrzeba, wydaje mi się, po pierwsze ludzi, którzy będą profesjonalną tutaj radą tych ludzi jakoś edukowali, to po pierwsze, a po drugie myślę, że
trzeba było się też zastanowić nad jakimiś regulacjami, tak, prawnymi. Mamy przykłady z innych lig, jak to wygląda chociażby w Holandii czy w innych krajach, gdzie zawodnicy są zabezpieczani na przyszłość, tak, i w momencie, kiedy ktoś sobie nie radzi, a umówmy się, no, dzisiaj profesjonalny sport naprawdę wymaga wielu wyrzeczeń i poświęcenia i nie jest proste pogodzić edukacji z tym sportem na najwyższym poziomie. Jest dzisiaj coraz więcej na pewno tych jednostek, które płynnie potrafią się tutaj poruszać i gdzieś tam odnaleźć, natomiast no, cały czas mimo wszystko spory procent piłkarzy, zawodników czy sportowców, którzy kończą później swoją grę, nie do końca jest przygotowanych na to, co nadejdzie później, tak? Jeśli nie będziesz w stanie sobie zabezpieczyć przyszłości, no to nie jest to proste później odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W świetle tego rola takiej organizacji jak Polski Związek Piłkarzy, myślisz, że z każdym sezonem, z każdą rundą będzie rosła? Mam nadzieję, wierzę, że tak. Fajnie, że tutaj na ten moment twarzami takiej organizacji jest czy Ebi, czy Marcin Zając i gdzieś tutaj starają się tym chłopakom pomagać w wielu aspektach i na wielu płaszczyznach, bo czy choćby jakąś usługą prawną, nie wiem, jeśli chodzi o nawet, tak jak powiedziałem wcześniej, nieruchomości, czy kwestie związane z opieką jakąś medyczną, fajnie by było, żeby w ten kierunek to poszło, no bo kto jak nie sami zawodnicy powinni dbać o siebie, tak, i tutaj wzajemnie wspierać. Wierzę, że też za tym pójdą jakieś inne inicjatywy, bo tak jak wcześniej wspomniałem, fajnie by było pomyśleć nad tym, żeby stworzyć jakiś podmiot, jakąś fundację, która pomagałaby tym ludziom, którzy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie potrafią do końca się odnaleźć w tym normalnym życiu i niestety kończą nie najlepiej. O agentach piłkarskich zwykło się mówić, że to jest samo zło współczesnego futbolu, że dbają tylko o swoje interesy. Co czujesz, słysząc takie opinie? Powiem tak, byłem z jednej strony, teraz jestem po drugiej stronie i na pewno ta optyka się zmienia, tak? Oczywiście, jak w każdej sytuacji, nie można generalizować, na pewno są ludzie w tej branży, którzy nie do końca dbają o interesy swoich zawodników, natomiast no, myślę, że też krzywdząco jest powiedzieć, że to jest samo zło, bo to jest trudna praca, tak? Tutaj trzeba na wielu gruntach o zawodnika, którego się prowadzi, dbać, przede wszystkim kierować się jego dobrem i rozsądnie przygotowywać tą ścieżkę kariery. Nie ukrywam, że też zdecydowałem się na pójście w tym kierunku po to, żeby wykorzystać swoją wiedzę i tym młodszym chłopakom pomóc. Tak? Wiem, jak w niektórych sytuacjach ja byłem prowadzony, wiem, jakie błędy były popełnione i wiem, czego potrzebuje taki młody zawodnik, choć nie tylko z młodymi gdzieś tam współpracuje, więc myślę, że no, troszeczkę krzywdzące to jest. Tak? Pewnie zdarzają się jakieś czarne owce, natomiast z drugiej strony zdarzają się takie sytuacje, że piłkarze też nie do końca w niektórych momentach są fair, więc jakoś bym tego tutaj nie demonizował ani w jedną, ani w drugą stronę. Który element w pracy agenta piłkarskiego jest najtrudniejszy obecnie? To jest skomplikowana praca, tak jak powiedziałem, na wielu gruntach. Tak? Myślę, że z mojej perspektywy najistotniejsze jest praca z zawodnikiem i takie generalne wsparcie na tej niwie mentalnej. Ja myślę dzisiaj, ja to obserwuję, że dzisiejsze pokolenie i młodzież są zdecydowanie bardziej kruchej konstrukcji psychicznej i tutaj bardzo łatwo jakimś niepowodzeniem młodego chłopaka wyprowadzić z równowagi i zachwiać jego pewność siebie. Także to też rola, myślę, agenta, żeby zbudować taką relację, gdzie będzie zaufanie, będzie jakiś dialog i po prostu, mówiąc kolokwialnie, tego zawodnika czy jego stronę mentalną sobie plastycznie ulepić, tak żeby drobne niepowodzenie nie powodowało jakichś takich zachwień w tej jego karierze. Zdobycie zaufania zawodnika i pewnie zdobycie zaufania rodziców zawodnika, bo to zakładam temat na też długą i barwną opowieść momentami.
No to jeśli miałbym wrócić do tego poprzedniego pytania, to może wyzwaniem jest zdecydowanie tutaj ułożenie relacji z rodzicami. Często jest tak, że rodzice nie do końca są obiektywni w tym wszystkim. Nie zawsze chcą jakiejś takiej relacji opartej na dialogu i na jakiejś harmonii. Często ulegają jakimś takim zewnętrznym czynnikom. No i to myślę, że nie jest łatwo. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy są otwarci, świadomi, którzy dostrzegają profesjonalizm i chcą te relacje racjonalnie poukładać, natomiast no nie zawsze tak jest. Trzeba sobie tutaj zdawać sprawę, że no te zawodnicy wychodzą z różnych domów, pojawiają się różne sytuacje. Pojawiają się sytuacje, gdzie rodzice nie mieszkają razem, rodzice są rozwiedzeni. Są inne problemy, gdzie nie do końca dwie strony mówią jednym językiem. Bez dwóch zdań tutaj ta relacja agent-rodzic to jest coś, co na pewno stanowi wyzwanie i często no jest trudną relacją. Do pracy trenerskiej chociażby na tym poziomie młodzieżowym nigdy cię nie ciągnęło? Był taki moment, kiedy mój syn dorastał, gdzie postanowiłem troszeczkę pomóc, mając na względzie jego, Michałowi Osińskiemu, i razem przy jednej szkole przez kilka miesięcy prowadziłem zajęcia, chcąc przede wszystkim pomóc tym młodym chłopakom, natomiast jakoś do trenerki wcześniej mnie nie ciągnęło. Na pewno, tak jak wspomniałem, środowisko piłkarskie i piłka to jest dla mnie coś bardzo naturalnego. Pojawiały się jakieś tutaj zainteresowanie i propozycje pracy w kilku klubach. Z różnych względów do tego finalnie nie dochodziło, natomiast ja się nie zamykam. Tak? Jestem człowiekiem, który nie boi się jakichś wyzwań, jest otwarty na różne scenariusze i różne możliwości. Jestem przy piłce na ten moment, natomiast żadnych scenariuszy nie wykluczam w swoim życiu. Jak patrzysz tu na ten stadion, który jest za naszymi plecami, serce czasem ściska, że akurat twoja kariera przypadła na ten moment, kiedy obiekty piłkarskie w naszym kraju no były na, mówiąc delikatnie, nieco innym poziomie. Bo to jest, myślę, temat, który często pojawia się w rozmowach z wieloma byłymi piłkarzami. No szkoda, że nie było możliwości zagrać na takich stadionach, gdzie w Polsce, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, naprawdę te stadiony wyglądają imponująco. I osobiście wierzę, że za tą całą infrastrukturą, za tym całym fajnym opakowaniem, który jest sprzedawany kibicom, pójdzie też jakość piłkarska, bo czasami różnie z tym bywa. No to na koniec powiedz jeszcze, co byś doradził swoim młodszym kolegom, którzy cały czas walczą o powrót do ekstraklasy, czyli do tego miejsca, które przez lata w przypadku ŁKS-u było czymś oczywistym. Przede wszystkim, żeby z wiarą cały czas robili to samo. Myślę, w sporcie, w biznesie bardzo istotna jest wytrwałość. Cały czas trzeba sobie powiedzieć, że sytuacja w tabeli jest taka, że wiele zależy od ŁKS-u, wiele tych meczy jest przed nimi. Jeśli tutaj chłopaki i szatnia cała, gdzie bez wątpienia wartość piłkarska i walory są po ich stronie, mają dobrych piłkarzy, jest jakość. Natomiast jeśli przełoży też się to na sferę mentalną, na zaangażowanie na boisku i na wiarę, że są to w stanie zrobić, to ja wierzę, że ŁKS jeszcze awansuje bezpośrednio do ekstraklasy, bo nie ukrywam, że i Łódź, i taki klub jak ŁKS musi mieć jakiegoś swojego tutaj przedstawiciela na tym najwyższym szczeblu. Nie ukrywam, że wierzę, że w najbliższych latach będziemy mieli okazję oglądać derby, ale na tym poziomie ekstraklasowym. Tego sobie wszyscy życzymy. Janusz, dziękuję ślicznie za rozmowę. Do zobaczenia na kolejnych meczach i także w studiu ŁKS TV. Mamy nadzieję przy kolejnych transmisjach. Gościem Rozmów po latach był tym razem Janusz Dziedzic, były zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, mistrz Polski juniorów z 1999 roku, a od, możemy powiedzieć, niedawna także komentator ŁKS TV. Dziękujemy ślicznie za uwagę. Dziękuję, do usłyszenia.